Witajcie. Dzień dobry, albo dobry wieczór, albo wesoły świąt. W końcu nie wiadomo kto i kiedy będzie to oglądał. A jeśli odkryją, to przyszli archeologowie i będą się zastanawiać, co autor miał na myśli? Za oknami śnieg. Jedna posłanka mówiła, żeby obniżyć temperaturę w domach. I ja to rozumiem, bo jakby miała za ciepło, to by się rozpuściła, i z posłanki zostałyby tylko węgliki i marchewka. A węgielek teraz w cenie. Taki mamy klimat. Ogólnie nie podwyższałbym temperatury w Sejmie. I tą konkluzją przechodzimy do zbiornika, który widzicie. Oczywiście, jak zwykle mówię, że widzicie na własne oczy, że nie ma czego oglądać. Jak w meczu polski z Meksykiem. Akwarium 375 litrów istnieje i nadal działa, choć pewnie niektórzy myśleli, że już go nie ma. A tu taki surprise. Żeby już nikt nie prosił o pokazanie moich zbiorników, informuję, że jest to jedyne akwarium i w tej chwili innych nie mam. A to, co trzymam w szklance, to zęby. Jak widać na załączonym obrazku, akwarium jest zarośnięte i zaglonione. Choć mniej niż kilka miesięcy temu, ale o tym w swoim czasie. W związku z tym, że mój kręgosłup nie działa obecnie tak jak powinien, Ograniczyłem się z pracami w akwarium do podmian wody, a i to jest dość bolesne. Były plany wymiany podłoża i wory ze żwirem czekają pod łóżkiem, ale na razie nie ma na to większej szansy. Więc staram się ten zbiornik utrzymać przy jak najmniejszej ingerencji. Mógłbym mówić, że staram się stworzyć w pełni naturalny zbiornik i opieram się na podpowiedziach świętej Dajany W., ale zmyliłbym archeologów i jeszcze mniej by rozumieli. Glonów jak i roślin było troszkę więcej, ale od momentu kiedy od pani Kasi z Łodzi otrzymałem cztery sztuki karasi, sytuacja się zmieniła. Ponieważ pani Kasia posiada karasie, brała ode mnie nadmiar rzęsy, którą to rzęsę karasie bardzo lubią. Niefartownie od czasu kiedy karasie zagościły u mnie, to rzęsa dziwnym trafem zniknęła. Albo zima, albo to karasie ją wszamały. Ja stawiam na to drugie bo wszelkie drobniejsze rośliny zostały przez nie poszatkowane. A i twardsze sztuki wydają się być lekko podgryzione. Wiecznie głodne, ale już nieźle podpasione karasie zajęły się też glonami. Nie będę wam wmawiał, że karasie to sposób na glony i to szczególnie w akwariach roślinnych, ale z pewnością glony są dla nich czymś co można pożreć, więc wpierniczają jak mogą. Niefartownie jak się glony skończą, to nie pogardzą roślinami. Ale nie jestem tym jakoś bardzo zmartwiony. To akwarium ma po prostu trwać i przetrwać. Może kręgosłup się naprawi, chęci powrócą i znów będzie przepięknie? W każdym razie, kara się to jedyna poważna zmiana w akwarium od zeszłego roku. Dlatego też tak rzadko pokazuję zbiornik, bo naprawdę się tu nic specjalnego nie dzieje. Nic nie grzebie, nic nie przesadzam. Tylko podmiany wody, żarcie i na tym koniec. No i sobie obserwuję, co się dzieje i jak się dzieje. To też jest bardzo ciekawe, bo przeróżne procesy, które w zbiorniku zachodzą, można obserwować i analizować. Więc jak nie śpię, to analizuję. Niestety słowo analiza ze względu na konotację z angielskim słowem zostało wycofane ze słownika. Tak jak murzyn, asfalt, karzeł i pedał, o tym rozmawialiśmy na live'ie. Co by tu jeszcze powiedzieć, żeby film trwał dwie godziny? No nie wiem, może zacznę wolniej mówić, ale to może spowodować, że sam się zanudzę i usnę w połowie zdania. No nie wiem, może przypomnę, że to akwarium zostało dawno temu założone na ziemi i nie ma instalacji CO2? Nie jest niczym nawożone w sposób sztuczny, tylko tyle co z pokarmu, rybich kup i opadłych liści roślin. Taka wczesna Dajana W. A jednak... Próbuję podrasować ten obraz nędzy i rozpaczy poprzez podpieranie się Dianą. Koniec, kropka, Diana von. Jeszcze lekko wrócę do ostatniego live'u, na którym było 3, no może 6 tysięcy osób. A nie, a nie, 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 nie wrócę, bo planuję omówienie tego w następnym filmie, w którym ma wystąpić dawno niesłyszany pan Stasek. Tam poruszę tematy z live'u, ale, ale nie tylko. Pewne sprawy wyjaśnię wytłumaczę żeby nie było niedomówień na przykład dlaczego nie mogę pokazać zbiornika na lajfie ten temat jak też temat mojego palca i odkrytego przez mokre łapska dildosa będą poruszone w filmie z panem Staskiem więc do zobaczenia i usłyszenia dashbur i inne tam takie dobranoc